Witamy serdecznie, dziękujemy za przybycie w ten niedzielny poranek. Dzisiaj poprosiliśmy Państwa, aby przedstawić nasze zamierzenia dotyczące 13 grudnia. Ta data w historii, najnowszej historii Polski jest niezwykle znacząca. Dla pokolenia Solidarności to jest chyba najważniejsza data. Najważniejsza, jednocześnie bardzo tragiczna. Wprowadzenie stanu wojennego złamało nadzieję Polaków na zmiany w Polsce, złamało nadzieję na naprawianie Polski i na lepszy byt. Dlatego co roku ten 13 grudnia jest dla nas dniem, w którym przypominamy tych wszystkich, którzy walczyli o wolną Polskę, tych wszystkich, którzy dla niej pracowali. W tym roku Prawo i Sprawiedliwość zaprasza w zasadzie wszystkich, którzy uważają, że jest jeszcze wiele w Polsce do zrobienia, że powinniśmy bronić zarówno ideałów demokracji w Polsce, które są w ostatnich latach bardzo głęboko łamane, ale też i powinniśmy bronić wolności mediów. W obronie demokracji, w obronie wolności mediów, pod takim hasłem 13 grudnia w Warszawie odbędzie się marsz, który organizuje Prawo i Sprawiedliwość, ale zapraszamy do tego różne inne organizacje. Szanowni Państwo, wyjazd z Olsztyna rozpocznie się, zapraszamy na godzinę 8 z Placu Solidarności, wyruszą autokary, którymi przewieziemy osoby, które chcą w tym dniu w Warszawie w tej demonstracji uczestniczyć. Ale Szanowni Państwo, dzisiaj poprosiłem Państwa też jeszcze po to, aby powiedzieć takie nasze uzasadnienia, sytuacje, które są tutaj u nas, na Warmii i na Mazurach, o których powinniśmy mówić i które są właśnie dowodem na to, że w Polsce ład demokratyczny jest zagrożony, że w Polsce również u nas nie możemy niestety mówić o pełnej, normalnej wolności mediów. Zacznę może od przedstawienia Państwu mojego kolegę, pana Henryka Żuchowskiego, który jeszcze do niedawna był kandydatem na burmistrza Szczytna, ale sytuacje, które powstały, miały niestety wpływ na to, że burmistrzem nie został. I to jest przykład również na to, co powinniśmy zmienić w Polsce, aby więcej do takich sytuacji, jak miało miejsce w Szczytnie, nie dochodziło. Proszę bardzo.